Witamy ponownie ze studia. Z nami są. Brałem falon. No, aż z pocisk. Właśnie. Zapraszamy na drugi wyścig. Pierwszy wygrał nam Max Rage. Wielkim pechowcą okazał się Tomek Kawecki. No, zobaczymy, jak w tym drugim wyścigu sobie poradzą zawodnicy. A startujemy na fantastycznym torze Caldwell. Jak myślisz, Brian, kto wygra tym razem? No, ciężko stwierdzić, widzieliśmy, że tutaj nie można być do końca pewnym wyniku. Tomasz Kawecki pewne drugie miejsce, niestety na końcu. Na mecie był 11 dopiero. Także no. Dosyć nieszczęśliwie. Przypomnijmy też, że Caldwell Park jest nazywany przez entuzjastów motorsportu takim mini Nordschleife. Także tor bardzo trudny, techniczny. Zobaczymy, jak sobie zawodnicy poradzą w tym dłuższym 40-minutowym wyścigu. No może troszeczkę mniej zalesiony, ale dużo zieleni mamy na tym obiekcie. No i tak jak wspomniałeś, bardzo techniczny obiekt. Ciężko ustawić tutaj ustawienia. Chyba jednak pod przyczepność widzę. Większość ustawiła swoje bolidy. Ja jestem bardzo ciekawy strategii opon, jaką wybiorą poszczególne teamy, zespoły i zawodnicy. Max Rage, zwycięzca poprzedniego wyścigu, 10. miejsce teraz w tym 40-minutowym wyścigu. No, jak wiemy, z odwrotnej kolejności pierwsza dziesiątka startuje, także pierwszego miejsca tego wyścigu rusza nam już czymy. Adam Show, drugi Folloron, Cicisu. A w boksach mamy Marka.pl. Już ustawił nam się w alei serwisowej. Nie wiem, czy nie za wcześnie, czy nie za swojego silnika. No już ustawia nam się tutaj zawodnicy. Co ciekawe, widzimy, że drugi zawodnik ma bliżej swoje pole startowe tej linii startu. Także Folloron w uprzywilejowanej pozycji. Już mamy światła. Ale co robi Mark? Rusza z alei. I poszli. Adam Show czy Forlorn? Adam Show wchodzi na wewnętrzną, wychodzi na prowadzenie. Było dosyć czysto, pycha się o O, światło. Tas już pięknie się przebija, czwarta pozycja. Zaraz może być trzecia, no na prostej ma szybszy bolid jednak. Tam Tomek Kawecki bardzo agresywnie. O, Aj, wpadł do aj, aj. kontaktu. No, Tas zyskał na tym. Już mamy emocje od samego początku. Łukasz Kraszczuk również był wielka niespodzianka, Adam Show przebijanie się do błąd. auta. Adam Show popełnił błąd. Tak, zgadza się. Ale nadal prowadzi. Już dosyć duża przewaga. Jesteśmy dopiero na półmetku pierwszego okrążenia, a jak widzimy już. Tomek Kawecki, ósme miejsce. No, nie przed mu ten start wyjątkowo. A mocno poobijany przed nim jedzie na siódmym miejscu Michał Melan. Już widzimy spore uszkodzenia w jego tylnym spoilerze i błotniku. A to wszystko jest po kłosie tego agresywnego startu Tomka. No ten No nie dzisiejszy popisał nam się. weekend nie układa się zbyt dobrze dla A no zawodników nie No Fear układa. Racing. Widzimy, że Makatak również bardzo nieszczęśliwie. O Jezu, co się stało? 14 miejsce to chyba już jest koniec. No nie, jeszcze próbuję. MS, świniuch, Makatak. No zobaczmy na Co powtórkę, co tam tam się się stało? stało. No jeszcze folii na nich zaczekał. Gigantyczne Kadak emocje już próbuje. teraz. Aj, no to wina ewidentna świniucha. Tutaj złapał trawę, no i Makatak nie miał już szans uciec. Zawodnicy chyba jedynie na tej fantastycznej odporności tych konstrukcji
tylko dzięki temu mogą jechać dalej. Widzimy, że to są to solidne maszyny, solidne konstrukcje. Piękna walka tutaj Łukasza Krawczuka i Max Rage'a. Dokładnie, tam jeszcze się zbliża do nich Chris Kaczmarkiewicz. No wydaje mi się, że zawodnicy, którzy zajęli gorsze pozycje w poprzednim wyścigu, postawili sobie większe cele na ten 40-minutowy wyścig i próbują tutaj zdziałać wszystko co możliwe, ale no właśnie o tym też mówię. A widzimy, że tymczasem spokojnie Adam Show sobie odjeżdża. No chyba tutaj jazda w czystym powietrzu jest bardzo dużą bonifikatą. Inaczej się jedzie mając czyste pole przed sobą, inaczej mając oponenta, zawodnika, przeciwnika, tocząc z nim pojedynki. Można troszeczkę zaoszczędzić opon. Troszeczkę skupić się na dobrym tempie. Oj, widzimy Forlorn strasznie, a tutaj agresywnie go miota wręcz nim na tych zakrętach. Ale jak na razie druga opcja. No i niezmordowany Michał Malan na szóstym miejscu. Nasz tytan przygotowań. Tytan treningów razem z Chrisem Kaczmarkiewiczem. Jest liczone ilości godzin i okrążeń. No ale tak jak mówię, no to niestety w ten weekend nie przekłada się na wyniki. No niestety nie, a już ma za sobą nikogo innego jak Tomka Kaweckiego. Jestem bardzo ciekawy. Tu na pewno będą duże emocje i będzie fantastyczny pojedynek. Co zrobi Tomek? No jest to nietuzinkowy zawodnik. Wszystkiego można się po nim spodziewać. Ale widzę, że Michał zabiera się za Cisa. A za Tomkiem Kaweckim już Łukasz Krawczuk bardzo blisko. Oj, oj, czy tam doszło do kontaktu? O, zrobiła nam się taka mała grupka. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Michał bardzo agresywnie tam zagląda w te lusterka Cisa. Jak na razie podziwia tylko tylny napis na błotniku Cisu. Już widzimy Tomka Kaweckiego, zabiera nam się za Michała, kawałek prostej. Michał bardzo defensywnie, bardzo agresywnie broni wewnętrznej, będzie bronił. A Tomasz Kawecki już nie chce stracić tego, co stracił w poprzednim wyścigu. Znakomita druga pozycja. No, mogła być druga, niestety skończyło się na 11 lokacie, z tego co pamiętam. Po absurdalnym, niewytłumaczalnym jakimś tam błędzie, czy ciężko mi to wytłumaczyć, po prostu Tomek wylądował w krzakach. No i się zaklinował. Tuż przed linią mety. Teraz zbliża się już do Michała Melana. Odrobić te straty z pierwszego wyścigu. Wiemy, że tutaj są duże punkty. I kontakt. Czy wynik? No, no i niestety. O, to jest właśnie Tomasz Kawecki. Nie wiem, czy to błąd Michała, czy... Ojej, kolejna agresywna zaczepka teamu Drift Monsters. O, proszę, Łukasz Krawczuk, ależ tam się obijają. To już bardziej przypomina kręgla albo jakiś karnik niż wyścigi samochodowe. Kamienne... jakieś figury się odbijają od siebie. Troszkę niczym gra w kręgle. A któż tam podróżuje poboczem? To jest Mark P. Jest to dublowany zawodnik. No, piękna postawa, aczkolwiek troszeczkę niebezpiecznie. Ale puszcza, szybszy od siebie. Ale sędziowie nie powinni przymykać oka na takie zachowanie, moim zdaniem. No wiemy, że te pobocze są bardzo niebezpieczne. Jest podróżowanie po trawie. A przypatrzmy się czołowej dwójce, Tas oraz Adam Show. No, widzę, że tutaj Adam wyśmienite tempo, minuta 11.800. No to jest jego najlepsze okrążenie. Tak jest.
A ostatnio troszeczkę spuścił z tonu i Tas delikatnie się do niego zbliżył. No i kolejne już okrążenie. No tutaj walka o szóstą, siódmą, ósmą pozycję jest niesamowita. Zawodnicy są bardzo blisko ciebie, już siebie już Max Rage próbuje dobierać do skóry Michała Amelana. Gdzie się podział Tomek Kawecki nam na 10. miejsce? No także na pewno tego weekendu Tomek nie może zaliczyć do najbardziej udanych. No, zdecydowanie. No nie jedzie nam już tutaj do Nonak. 15. miejsce. Wycofał nam się z wyścigu. Jak na razie wszyscy zawodnicy stawią. Kłopoty Folego złapał pobocze, on tam za makapakiem. To była 12. pozycja. Widzimy również jakieś problemy z utrzymaniem się w linii toru. Maka tak znowu też popełnia jeszcze błąd. Cóż on wywija, Boże święty. To to było. Ależ dramat zawodnika. Ależ dramat, 10. miejsce. O. To już nie jest. No zobaczmy na powtórkę, co tam się stało. Strasznie mi zarzuciło. Na tym przejściu. Aj, no to jest ten sam zakręt, co w poprzednim wyścigu. No tutaj włodarze zespołu nie przygotowali się co do ustawienia auta. No zobaczymy, czy w ogóle będzie w stanie podróżować jakimkolwiek tempem teraz. No nie wiem, nie wiem. No także jeszcze nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. Jak na razie prowadzi nam w stawce Adam Show, ale nie jest powiedziane, że wygra ktoś inny. Także koncentracja do samego końca, skupienie. Jeszcze raz równa, porządna jazda. No, chciałbym zwrócić tutaj uwagę na dobrą pozycję jak na razie Krisa Kaczmarkiewicza, który jedzie na 7. miejscu. Właśnie z nim teraz podróżujemy. Jak na razie nie nagnany przez nikogo, nie uwikłany w żadne pojedynki. Równa, spokojna jazda, tentuje, jak widzimy. Dobre tempo. I kto wie, może jeszcze nam awansuje pod wyścigu. Ależ tam Forlorn, coż tam się stało, ależ kolizja. Zderzył się z bandą, wpadł do pitstopu. Niesamowita sytuacja, zobaczmy. Strasznie mi zarzuciło, no widzimy, że obiekt. No jest wymagający jednak strasznie. No proszę, proszę. Aj, aj, aj. Caldwell Park. Czyżby to przerastało możliwości naszych zawodników? Nie wierzę. Być może ambicje biorą górę nad umiejętnościami. Albo nad opanowaniem. No, ale już wyjechał z pit stopu. No, na szczęście są to solidne konstrukcje, nie tak łatwo je rozbić. Miejmy nadzieję, że zdołał przyjść swój wyścig. Punkty na pewno się przydadzą. A tymczasem widzę, że pozycja numer 4 i 5 zażarty pojedynek między Max Rage'em i Łukaszem Krawczukiem. Znamy tych zawodników ze sporych umiejętności. Na pewno tutaj będzie ciekawie. Już 11 minut za nami. Mark PL w pitstopie. Adam Show w pitstopie. Dokładnie. O, mamy 13 minutę dopiero. O, to jest dość nietypowa strategia. Czyżby dwa pitstopy? No, niewątpliwie myślę, że tak. Jak najbardziej. Tak sobie to rozłożył Adam Show. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. No, najważniejsze jest, żeby wyjechał w czystym powietrzu i mógł wykorzystać te świeże opony, ich kondycję, żeby tam gdzieś nie utknął. Jak tutaj na przykład Tomek Kawecki za Tomem Ilsbruksem, jest to 7. i 6. miejsce. Teraz chyba Tom go puścił. Nie, jednak nie, wyjechał trochę szeroko. Oj, problemy Toma Ilsbruksa. O, już podróżuje poboczem. Ale nie daje tak łatwo za wygraną. No proszę, heroiczna postawa. Jednak już jest, już spada za Tomka Kaweckiego. Dwóch Tomaszów.
A Michał Melan, widzimy, że pomimo tak poobijanego samochodu, no potrafi jeszcze utrzymać się na torze i prezentuje całkiem dobre tempo. No, pozbierał się, na pewno podrażniona jego ambicja. No, ale jest, może sam sobie tylko pluć w brodę. Własne błędy są najgorsze. No i widzimy kolejny zawodnika w boksach. Team Enemy Number One melduje się na swoich stanowiskach u mechaników. Pierwszy wyjeżdża TAS. Drugi Maxim. Aj, ale piękny pojedynek tutaj był w pitstopach. Tak, z Łukaszem Krawczukiem zgadza się. No, Teraz ekipy odpowiednie popisały miejsce. się swoimi umiejętnościami. 9. i 8. miejsce. No teraz będą mieli chwilę miejsca, troszeczkę, żeby popisać się swoimi czasami. A TAS już siedzi na ogonie Michała Melana. No Michał, ciężkie chwile przed nim. Myślę, że za chwilę się nawet skończą. 6. miejsce zagrożone. No, próbuję teraz na wewnętrzną, ale No, myślę, że tutaj nie ma co tracić czasu na jakieś dramatyczne obrony swojej pozycji. Po prostu trzeba no, puścić TAS do powinien jechać najbliższej swoje, bramki, Michał Melan. ale tak jest. Adam show błąd. Chociaż tam. Aj, aj, No, aj. właśnie. Cóż tak się stało? Adam nam się pojawił. Może przedobrzył, może nie dogrzał jeszcze swoich opon, za bardzo chciał postraszyć jakimś mega okrążeniem, mega czasem. O proszę, Oj, ale po oj, oj. Michałowi. No, Michałowi myślę, już jest wszystko jedno, z której strony go obijają. Przed nim i tak Chris Kaczmarki stoi na jego stanowisku. Nie, Michał szuka drugiego miejsca. Znalazł przy końcu alei. No i proszę, widzimy teraz Chrisa, jedno z niewielu aut, które zachowało się w całości, bez zadraśnięć O, jeszcze nie i w hop, zadrapań. bo teraz Chris tutaj wyjechał nam. No, dosyć niespodziewanie przed M Świniuchem. Na szczęście obyło się bez kolizji i obić zanim folii. I Michał już w jednym kawałku podróżuje dalej. No, przypatrzmy się tej sytuacji, jak na razie na prowadzeniu Tomek Kawecki, który jeszcze nie był u swoich No, mechaników. doktor wyprzedza nam teraz Świniocha, pięknie to zrobił. No, M Świniuch również jeszcze się nie meldował u swoich mechaników. Z pewnością zużyte opony. No i widzę, że Tomek ucieka. Tomek zyskuje. Ale już jest w boksach. A wyścigu nam prowadzi. Adam Show, ponownie. Dokładnie, nie kto inny jak Adam Show. W dalszym ciągu najlepsze okrążenie, minuta 11.848. No, zobaczymy. Z pewnością jeszcze jedna tura zjazdów nas czeka, także jeszcze może się troszeczkę to zmieniać. No i przypomnijmy, to jest Saddle Park. Tutaj wszystko może się wydarzyć. Tor mocno techniczny. Chwila nieuwagi i kończymy zawody. Ale zawodnicy Drift Monsters mają bardzo dobrze przygotowane samochody. No Zbliża widać, się Łukasz finalna Krawczuk do kwadra. Adama Szoła, no. A Adam Szoł popełnia błędy już. To są drobne blokowania kół, ale no to wpływa jednak na czas. No na pewno niekorzystnie. Chwila rozkojarzenia. Może Adam obmyśla sobie jakąś strategię w tym momencie. Tomek Kawecki wyjechał na 7. miejscu. Zobaczymy, czy zdoła się przebić wyżej. Myślę, że tak. A tutaj szykuje nam się zaraz niesamowita walka o pierwszą lokatę w tym wyścigu. Już widzimy, tuż jest Łukasz Krawczuk, tylnego spoilera Adama Show. Reprezentant Flatout Liga oraz IRG World.
Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? No Adam, jakieś słabe tempo, minuta 14 w porównaniu do minuty 11 Łukasza. Ej, no, to już jest ogromne błędy popełnia Adam Show. Już widzimy pierwsze komentarze Danonaka, który niestety wpadł w głębokie bocza, z których nie da się wyjechać. Danonak w niewybrednych słowach wypowiedział się na głównej. No ale to jest poprzez własnych błędów, trzeba uważać, trzeba się skupić. Wyścig jest długi, a o błąd łatwo. O, Max już teraz zbliżył się do Łukasza Krawczuka. No niewątpliwie jest bardzo blisko. Tutaj rolę typowego hamulcowego, który spowalnia całą stawkę, dzięki czemu wszyscy się zjeżdżają. No i to nam zapowiada kolejne ciekawe pojedynki. No wydaje mi się, że ta zadyszka Max Rage'a z poprzedniego wyścigu, no. Chyba już tutaj. Ale zobacz, trzecie, czwarte miejsce, enemy number one. Duże punkty szykują się dla zespołu. Odpukać, oby chłopaki dojechali do końca. No i teraz obserwujmy ciekawe chwile przed nami. 19 minuta wyścigu. Pół metek. Czyżby Adam już zakatował swoje ogony? No to jest 21 minuta. Przypomnijmy, zawodnicy zjeżdżali w minucie 13. Także no za około 3-4 minuty możemy być świadkami kolejnych zjazdów do pit stopu. A pobocze Adama już traci pozycję. No i wykorzystuje to. Max Rage łapie przysłowiowy draft. No i Łukasz wychodzi nam na prowadzenie fantastycznie. Oj, 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 no to będzie koniec wyścigu chyba. Myślę, że nie. A nie, jednak jedzie. Potężne straty, potężne. O, chyba jest przebita opona, tak jest, zostawia ślad. Nie, nie, jednak nie. Jednak jeszcze się doturla do boksów, ale chyba jednak trzeba zjechać do mechaników na naprawy. No, widać było, że to aut prowadzi się Adamowi, nie prowadzi, no i proszę. Idziemy zjazd do pit stopu. Na tym wszystkim zyskują zawodnicy tyłu stawki, czyli Cisu, Kałecki. Tomek, już piąte miejsce. No, potężna strata Adama Szoła, no. Już tutaj na podium wydaje mi się, że nie ma co liczyć. Również bardzo ciekawa sytuacja na pozycji numer 6 i 7. To jest bardzo ciekawy pojedynek między Tomem i Zburksem oraz Makatakiem. No proszę, bok w bok. Kto dojedzie pierwszy? Kto wytrzyma? Opóźnia Makatak, opóźnia Tom. No i wpycha się tutaj na wewnętrzną, na centymetry. No Makatak również sobie ptował. Przedni wyścig. Aczkolwiek tam był ci w tym sprincie, przypomnijmy. Teraz już jest szósty. Niewykluczone, że jeszcze awansuje. Patrzę w generalkę i widzę, że chyba enemy number one bardzo ostro wrzucił się do psy i mają spore szanse odrobić straty do Ofir Racing. O tutaj będziemy przygotowuje się Tomasz Kałecki do ataku na Cisa. To jest walka o czwartą pozycję. To wszystko może się wydarzyć. Równie dobrze ten manewr może przebiec bez problemów. Równie dobrze mogą być jakieś nieoczekiwane sytuacje.
Z pewnością Tomek na pewno będzie już dużo uważniej omijał wszelkiego rodzaju pobocza oraz szersze wyjazdy poza tor. No zdecydowanie, wszyscy pamiętamy tą sytuację z poprzedniego wyścigu. No myślę, że Tomasz Kawecki nie chciałby. Odważy się zaatakować przed wyjazdem na tą prostą. Właśnie gdzieś w tym miejscu wpadł w te pobocze. No i zobaczymy teraz. Prosta start meta. Wewnętrzna. To opóźni. A już. Odpuścił cisu, odpuścił. Nie chciał się tam ubić. Bezproblemowo. Myślę, że teraz spróbuję się podpiąć pod Tomka. O, proszę, atakuje. Tomek wypycha. O, bez pardonu. Agresywnie broni swojej pozycji. Zna te wszystkie rozwiązania, wszystkie triki, wszystkie sztuczki. A tymczasem najlepszym tempem jak na razie podróżuje nam Makatak. Minuta 12.700. Troszeczkę wolniej prowadzący Łukasz Krawczuk, minuta 12.900. No i dalej już czołówka. Łukasz Krawczuk poprawił najlepszy czas Adama Szoła. O 0,2. Również poprawił ten czas Max Rage, do którego jednak należy najlepsze okrążenie, minuta 11,655. No, tak. No ale jeszcze trochę czasu przed nami. No teraz bardzo podobnym tempem podróżuje pierwsza trójka. No, Tomasz Kawecki jednak. Marka PL, który go bardzo ładnie przepuścił, nie stwarzał tutaj problemów, ale Max Rage zobaczmy może mieć teraz problemy z kręta sekcjatoru. No właśnie, o tym mowa. O, puszcza mu światła Max Rage. No Mark niezbyt chętnie, no po prostu nie ma gdzie zjechać. Stracił na tym dużo Max Rage, niewątpliwie. No zobaczymy jak przebiegnie manewr wyprzedzania. W przypadku Taza. Spore problemy tutaj Tomka Kaweckiego. Przepraszam, Michała Malana. I mu łapie pobocza. Szukam tutaj jakiegoś pojedynku na torze. O, widzimy niespodziewana sytuacja w boksach. Chris Kaczmarkiewicz oraz Cisu na jednym stanowisku. Jakoś tam mechanicy obiegli, jak się podzielili. No ale w niewygodnym miejscu stoi Chris. Już mamy drugą turę zjazdów do boksów, czyli no, przypomnijmy, 28 minuta. No i zaraz aby do mety. Poli w boksach wyjeżdża. To 11 pozycja. No i Adam Show, który nam dokładnie prowadził na początku wyścigu i jedzie Max Rage, Max Rage w pitstopie. I Taz również zjeżdża. Decyduje. Czyli identyczna strategia zespołowa. Zobaczymy czy zyskają, czy stracą. Makatak również zjeżdża do pitstopu. Czyli czołówka. Tom Ilsbruck również. Żeby teraz tutaj nie doszło do jakichś kontaktów. No tutaj wydaje mi się, że Taz trochę odrobił do swojego teammate'a. Michał Malan w boksach. Również. O, Adam szedł tutaj do Toma, o, wyprzedził go bardzo ładnie. Korzystał, o, i tam Chris Kaczmarkiewicz w Toma się wbił.
A już wyjeżdża, że będzie banda, nie? Uratował się. Zobaczmy powtórkę, co tam się stało. Adam Show. Tom wyjeżdżał z boksów, Adam go minął, Tom troszeczkę odpuścił, no nie zauważył tego Chris i po prostu wjechał mu w tył. Tego, co no wściekły będzie Chris. Pewno po wyścigu zawodnicy nie podadzą sobie rąk. Zobaczymy, być może podadzą sobie, tylko będzie to szybka wymiana uścisków. No i mamy Tomka Kaweckiego w boksach, Łukasz Karawczuk również był. Czyli zespół Drift Monsters już odwiedził swoich mechaników. Zobaczymy, czy Łukasz już wyjechał na miejscu. Czyli zachował swoją pierwszą pozycję. Czyżby to miało być już droga po zwycięstwo? Wszystko na to wskazuje. A Tomek na psach ma makataka. Taka. Sytuacja. O proszę, piąte miejsce. No i bez pardonu makatak wciska się Tomkowi. No tutaj nie będzie czułości. No wściekły jest Tomasz Kawecki, widzimy. Tomek chyba nadaje jak sygnały świetlne alfabetem Morse, a nie wiem czy to było SOS, czy bardziej jakieś protesty. Jak widzimy, Maktak nic sobie z tego nie robi. Przemknął tylko do przodu. A teraz przypatrzmy się czołówce. Czy Łukasz będzie w stanie urwać się Max Rage'owi, który ma już dogrzane opony. Już jedzie pełnym tempem. No, zbliżył się strasznie do Łukasza Krawczyka, trzeba przyznać. Bardzo dobre tempo teraz prezentuje po tej zmianie. Jeszcze chwilę, zanim dogrzeje swoje nowiutkie gumy. No ale na poprzednim stincie jednak zawodnicy prezentowali podobne tempo, także naszykuje nam się niesamowicie ciekawa końcówka. No, widzimy, Łukasz złapał delikatne pobocze. No i Max Rage już ma w zasięgu Łukasza na wyciągnięcie ręki. Będą manewry. No, jeśli nie teraz, to gdy? Chciałby się zadać takie pytanie. Ale niewykluczone, że najbardziej na tym zyskrzy Skimitat, jeżeli tam dojdzie do jakichś... Oj. No, tutaj już jest bardzo blisko. Świeniuch w pitstopie. Już wyjeżdża. Tak, mijamy. Żeby tylko nie przeszkodził Tazowi. O, było blisko. No i teraz na pełnej prędkości pierwsza dwójka. Zobacz, to jest teraz pokaz umiejętności. Pokaz możliwości. Również. Zobaczymy, kto się wykaże większym potencjałem i odpornością psychiczną. Na pewno są tutaj spore nerwy. A jak widzimy, Max Rage, mimo że jedzie tutaj w tym tunelu, na tych krętych sekcjach, jednak utrzymuje się bardzo blisko Łukasza Krawczuka, co już jest wielką sztuką. No może przypomnisz nam, jak się prezentuje stawka po tych 34 minutach? No, jak widzimy, na prowadzeniu Łukasz Krawczuk, drugi Max Rage, trzeci TAS, także enemy number one, bardzo wysokie lokaty, czwarty jest Makatak. Na piątym miejscu Tomek Kawecki, powiedz z poprzedniego wyścigu. Szóste miejsce to jest Cisu. Siódmy Tom Ilsbrooks. Ósmy El Doktor Kacz Markiewicz. Dziewiąty Michał Omelan. No i dziesiątkę zamyka na Amfolii. A w dalszej części stawki 11 miejsce Forlorn. 12 Adam Show. 13 M Świniuk. 14 Mark PL. I 15 miejsce Danona, który już niestety nie jedzie. No, Folii jednak trochę zawodzi w tym wyścigu. Poprzedni weekend jednak bardzo udany, a tutaj idziemy lekka zatyczka. On być może nie miał zbytnio czasu, żeby się przygotować, ale wiemy, że jest to bardzo solidny zawodnik.
Ja tutaj widzę fantastyczny pojedynek między Chrisem Kaczmarkiewiczem, to jest ósma pozycja. Siódmy Tom Ilsbrooks, czyżby tutaj miało dojść do jakichś rozwiązań. No tutaj próbuje agresywnie Chris Kaczmarkiewicz pojechać, ale jednak no stracił na tym troszkę. On teraz się schował w kawałek prostej. Na tym torze mamy niesamowitą różnicę w zniesień. Tak, i tutaj mocno górzysty tor. Podjazdy i zjazdy. A ja już widzę, że w czele stawki niezmordowany Max Rage nęka jak tylko może Łukasza Krawczuka. Każdym okrążeniem jest coraz bliżej, ale to jest tylko na odległość tylnego zderzaka. Ani centymetra bliżej do przodu nic. Ostatnie okrążenie 30 szybciej pojechał. No ale jak wiemy tutaj dogonić, a wyprzedzić to dwie różne ale rzeczy, teraz no. Łukasz Kraczuk ma przed sobą Marka.pl. Zobaczymy co dokładnie będzie. Może się tutaj dużo wydarzyć. Jak się rozwiąże ta sytuacja? Rozwinie. Oj, no grzecznie zjeżdża Mark.pl. Ale tam chyba były jakieś problemy. Czemu? O, potężne iskry się sypały z samochodu Mark.pl, nie wiem. No być może. Michał Malan. Dziewiąte miejsce. Chyba już bez szans na awans. Chociaż jeszcze nie mówmy hop, póki wszyscy nie przejadą linii mety. Ale z pewnością nie tak miał wyglądać wyścig Michała. No zdecydowanie nie można być godnym podziwu dzisiaj postawy. A jego teammate, proszę bardzo, już przebija nam się na szóste miejsce, siódme w tym momencie. Wyprzedził nam, w końcu upał się z Tomem. No Max już nie potrafi znaleźć tych kilkudziesiątych na okrążeniu, żeby zbliżyć się do Łukasza Krawczuka. Prowadzący wyścig w dalszym ciągu zachowuje bezpieczną odległość. Być może po wyścigu będzie musiał udać się po receptę na wyprzedzanie do naszego sympatycznego doktora Chrisa Kaczmarkiewicza. A jego doświadczenie powinno pomóc wielu zawodnikom. Myślę, że tak. To jest, można powiedzieć, taki Michael Schumacher. No, przypomnijmy, że za tych swoich dobrych latach. No, ale jednak pokazuje w dalszym ciągu swoją rutynę, swoje doświadczenie, no. Nie jeden młody powinien się od niego uczyć. Można tak to powiedzieć. Mark.pl, kolejna wizyta w boksach, czyli chyba dobrze tam dostrzegłeś jakieś problemy natury technicznej. Już coś tam grzebią, coś tam wymieniają, spod podłogi wyjmują. No i Mark podróżuje nam dalej. No i czyżby znowu jakiś błąd doktora? Chyba pochwaliliśmy troszeczkę na wyrost. Jednak Tom znowu przed Chrisem Kaczmarkiewiczem. Chciałbym wiedzieć, co tam się stało. No tutaj już... Ajajaj, no gdzie wjechał? Chris Kaczmarkiewicz uratował no się, ale... No właśnie też się zastanawiam. Nie wiem, może tutaj na tym zakręcie złapał jakiś zespół cieśni nadgarstka lub... Cokolwiek, no wiek już musi dawać o sobie znać. Być może. Albo po prostu pomylił stopy. Wiemy, że jest to mocno doświadczony zawodnik. Cokolwiek miałoby to znaczyć. A tymczasem Max Rage znowu nie może sobie poradzić z Łukaszem Krawczukiem. Przed nimi kolejny zawodnik. Adam Show. Dokładnie. No, i to jak grzecznie.
ciekawy sposób wybrał na dopuszczenie zawodników. Bardzo ciekawy. Wydaje się, że już opony nie trzymają po prostu zawodnikom i tutaj takie ciekawe, no. Co na to sędziowie? Niewymuszone błędy zdarzają się. Także już końcówka przed nami. No jeśli Max Rich myśli o wygranej, no to... Jeśli Max Rich myśli o wygranej, no to powinien teraz właśnie ostro przyspieszyć. A może wystarczy tylko czekać. Przypomnijmy sobie końcówkę pierwszego wyścigu. No tutaj jeszcze może się wszystko nam zdarzyć. Ja widzę Tomka Kaweckiego, który mocno wziął sobie do serca ten manewr Makataka i próbuje za wszelką cenę się odgryźć. Ale jeszcze ma spory kawałek do czerwonego bolidu Makataka. Makataka. No i na dalszych pozycjach zespołowa jazda Michał Melan, Chris Kaszmarkiewicz. Będzie jakiś Team Orders? Nie sądzę. No, zobaczmy. Aczkolwiek. A czyli jednak. No chyba jednak no, tak. Czyżby jakieś lewe recepty Chrisa? No PL Chris już tutaj, wiadomo, on nie ma zbytnio o co walczyć w tym sezonie, ale Michał Melan no jednak zajmuje czwarte miejsce, jest za Kingiem 100 punktów. No, teraz no ale tutaj... Na pewno nie jest to, o czym marzył Michał. No zdecydowanie, ale jednak każdy punkt jest na wagę złota. To więcej, tak jest. No ja już tu widzę Tomka Kaweckiego, no, rozszalał nam się strasznie. Czyżby to miało być ostatnie okrążenie w wykonaniu Tomka? Fantastyczne. Zakończone pięknym manewrem wyprzedzania na Makatku? Nie sądzę. Ale poczekajmy. Chris Kaczmarkiewicz nie ma paliwa. Dramat zawodnika zjeżdża do boksów. Zagadka rozwiązana. Mówię jak jest. Nie wiem jak liczyli paliwo, ale no, na pewno to nie jest recepta. Jakaś trefna receptura tam była. No chyba za bardzo pochwaliliśmy tego zawodnika. Tak jest. A tymczasem Łukasz Hawczuk zdąży jeszcze jedno rozpocząć okrążenie? Chyba zdążył, tak jest. Jeszcze jedno okrążenie do końca. Samowite. Także będzie... O, widzimy Makatak, bardzo blisko Taza. Cóż tam się dzieje? Czyżby opony w bolidzie Taza nie trzymały? Tak jest. Będą fantastyczne rozwiązania pod sam koniec. O, już jest niesamowicie blisko. Już na zderzaku siedzi Makatak. Już go będzie wyprzedzał. Może jeszcze Tomek Kawecki się podłączy. No proszę, walka o trzecią pozycję. No na tej walce na pewno zawodnicy stracą i Tomasz Kawecki może zyskać na tym dosyć dużo. No, już widzimy, zbliża się teraz do zawodników. Przed Tazem. Ale teraz sobie zapewnił. Ale tam Makatak. Po boczem podróżują aż. No proszę, Makatak, po raz kolejny trzecie miejsce. Fantastyczna posta zawodnika. Piękny, udany weekend. No ta spuszcza bez walki, no także to już jest tylko heroiczna walka o dojechanie. Z wielką głową jeździ ten zawodnik. W sensie z wielkim rozumem i rozwagą. No i Tomek tutaj jeszcze próbuje coś ugrać. A tymczasem Łukasz Krawczuk, brawo. Piękna wygrana. Drugi Max Rage. Trzeci Makatak, czwarty Tomek. O folii. Widzimy no takie zachowanie. Już nam wykonał folii. Nie wiem czy zgodne z przepisami, ale no. Każdy celebruje jak chce. Widzimy Toma Łukasza Krawczuka teraz. A Mark PL również dołącza się do tej fety. Widzimy, że już samo ukończenie wyścigu jest dla Marka PL wielkim wydarzeniem. Ojej, no. Za to powinny posypać się kary, no na pewno.
Cztery okrążenia mniej w plecy, ale Mark jest przeszczęśliwy. Mamy kciuki za jego postawę w kolejnych wyścigach, w kolejnych startach. No i w ten sposób kończy nam się rywalizacja na Caldwell. Może dla odmiany Brian przypomni nam kolejność drugiego wyścigu. O, pierwszy Łukasz Krawczuk, drugi Max, trzeci i ostatnim zawodnikiem na podium jest Maka, tak? Zaraz za podium Tomasz Kawecki, piąty Tas, szósty Tom Ilsbruks, siódmy Michał Amelan, ósmy Cisu, dziewiąty Chris Kaczmarkiewicz, dziesiąty Folleron, jedenasty Foli, dwunasty Adam Show, reprezentant Flatout Club, trzynasty MS Świnioch, czternasty Mark PL, no i piętnasty niestety Danonak nie ukończy nam wyścigu. No, także widzimy spora skuteczność, spora dojeżdżalność zawodników. Tylko jeden pechowiec. No, jestem podbudowany postawą Tomka, który sobie powetował te straty z pierwszego wyścigu. No i chyba największymi wygranymi są chłopaki z teamu Lemmy Number One. Zdecydowanie. Bardzo No. dobre pozycje. No to tyle chyba z tej relacji, także dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy już za 2 tygodnie na kolejny obiekt. Tym razem zapraszamy do Stanów. Za relację dziękuję. Brian Fallon. Oraz pocisk. Do zobaczenia, cześć.